Pora na ostatni ark Shippudena, w którym zobaczymy przygotowania do ślubu Naruto i Hinaty, choć bardziej od strony ich przyjaciół. Ciekawe, że im się to udało, ale znowu mamy wrażenie, że wszyscy wyglądają lepiej. Ten zyskała, Kiba dostał upgrade, Konohamaru też wygląda ciekawie. Fajnie Iruka przechytrzył tych młodziaków, no i widać, że nabył doświadczenia przez tyle lat. Śmiesznie jak Orochimaru życzenia Naruto i Hinacie składał, a tam Yamato w tle pajacuje, bo go pilnuje. Świetnie Kakashi podszedł Irukę, bo ten miał wątpliwości, czy podejść do egzaminu na wicedyrektora, że to niby trudne, choć nie zrobił tego celowo, to efekt był taki, że naprawdę rozwiało to jego wątpliwości i postanowił spróbować. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, odcinek oceniłem na 8. Od początku bombardują nas absurdalną ilością śmiesznych scenek i to mi się podoba. Zabawnie ten na kompletnym wywaleniu trafia w sam środek tarczy. Bawią mnie te głupie pomysły Lee, jak wykorzystać broń do chociażby wieszania prania. W ogóle Lee ma nawet obraz Gaja nad łóżkiem i kto by inny mógł wpaść na tak genialny pomysł jak nie drużyna Gaja, żeby wcielić się w pana młodego i pannę młodą, a ten ubrać w dziecko, żeby wczuć się w nich i tym samym wymyślić, jaki im dać prezent. Piękne. W ogóle nie ma to jak cały odcinek wymyślać prezent, by w końcu dać to, co się wymyśliło na samym początku, czyli Lee i Gai Huntle, a ten Kunaya. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na dyszkę. Nie no, świetny plan, żeby iść na randkę z Hinatą i Naruto, bo to darmowa wyżerka. Chociaż jak się okazało, przynajmniej Choji poprosi kelnerkę o to, żeby posadziła go przy innym stoliku. Fajne było to zawstydzenie Shikamaru i Temari, to chyba randka z poprzedniego arku poszła nieźle, o ile w ogóle do niej doszło. I Jezu, jak mnie rozwaliło od środka, jak Shikamaru dobrze się nie zastanowił, co powiedzieć i do Temari, że poważnie myślał o miesiącu miodowym i jakie jest jej wymarzone miejsce, a ona nie miała pojęcia, że chodzi o radę dla Naruto i Hinaty, a jak już rozkminiał, co ma powiedzieć, żeby nie obrazić Temari, to w jeszcze większe bagno wpadał. Piękne. Zabawnie Ino i Sakura próbują się przechytrzyć nawzajem, żeby ta druga nie kupiła jako pierwsza ramki, bo obie wpadły na ten sam pomysł. Choji to ma w ogóle łeb do interesów. Zażegnał konflikt tym, że dziewczyny mu gotowały, żeby on wybrał, która jest bardziej kobieca, no 420 IQ. I nie mogłem przestać się uśmiechać, jak to oglądałem, jak Shikamaru jeszcze bardziej się pogrążał i tak naprawdę Temari myślała, że chce z nią wziąć ślub. Genialne. Minusów brak, niewiadomych też, odcinek także na 10. Też myślę, że darmowy karnet na rok na ramen dla Naruto to zdecydowanie za długo. W sumie śmiesznie wygląda ten grubul Kankuro, zabawnie Killer Bee się z nim przekamarzał, kto da lepszy prezent i wymyśla na poczekaniu takie rzeczy jak tańczący Raikage. Gaara zamiast napisu miłość na czole miał serduszko w wersji chibi, w sumie słodziak. Śmiechowo też Choji i Ino podglądali Shikamaru na randce z Temari, minusów nie widziałem, niewiadomych też, odcinek na 8. Shino w sumie też wygląda spoko w nowej odsłonie, na pewno lepiej niż w Boruto. Kiba w ogóle jak podbijał do tej Tamaki, śmieszne. Niestety dostaliśmy tutaj sporo flashbacków z tego samego odcinka, a strój tego gościa był śmieszny. Z niewiadomych to Shino rzeczywiście zostanie nauczycielem i tutaj dostajemy co do tego trochę wskazówek. Odcinek oceniłem na 6,5. Tak to można żyć, chłop jako Hokage leży sobie na wywaleniu na trawce. Fajnie pokazano za pomocą chibi wersji, że prawo, w którym wybierano gości na podstawie prezentów, zostało wprowadzone, gdy dużo osób hajtało się w jednym momencie. Nie ma też to, jak sobie przeskoczyć przez stół, bo wpadło się na pomysł. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Chłop, co się skaleczył, a później rozwalił sobie pół mieszkania. Nice. Wzruszające było to, jak Naruto poprosił Irukę, by ten poszedł na ślub jako jego ojciec. Śmiechłem, jak Killer Bee jako prezent dla nowożeńców dał dwie poduszki, gdzie na jednej było napisane yes, a na drugiej no. I mega pozytywne to wszystko tutaj jest, jak to, że Shikamaru chodzi z Temari, a Sai z Ino. Można powiedzieć w końcu, choć w Naruto związki nie są super eksponowane i nie po to tutaj się przychodzi. I nie będę udawał, na końcu poleciała mi łezka. Minusów brak, niewiadomych też, odcinek na dychę.
Średnia arku to 8,5. Było to moim zdaniem bardzo dobre zakończenie, które kręciło się głównie wokół Naruto, ale tak naprawdę to ja cieszyłem się bardziej szczęściem Hinaty, która od początku stała za nim, a w końcu pozbyła się tej chorobliwej nieśmiałości i mogła się cieszyć tą relacją, pomimo że prawie jej na tym etapie nie widzieliśmy. Ark był także śmieszkowaty, ale no nic dziwnego, w końcu kulminacją miał być pozytywny dzień, a więc nie było niczego dziwnego w tym, że był happy end i większość była cukierkowa. Minusem takim na siłę, którego musiałem szukać, to chyba tylko flashbacki, jednak one w większości były bardzo króciutkie. Śmiem twierdzić, że przez wszystkie 7 odcinków łącznie ich było mniej niż czasami w jednym zwykłym odcinku kanonicznym. Super, że wszyscy protagoniści wyglądali tu lepiej, każdy wydoroślał w jakiś sposób, no po prostu super to było. Nie wiem czy wiesz ziomek, ale subskrypcja to nie ślub. Jak nie będziesz chciał dalej iść ze mną przez świat, to po prostu możesz z niej zrezygnować. To łatwiejsze niż rozwód.